18 kwietnia, w godzinach popołudniowych, dowiedzieliśmy się już na pewno, że jutro rano zaczyna się akcja ostatnia wysiedleńcza z getta warszawskiego. Po południu zwołano w lokalu komendy zebranie. Na tym zebraniu byli wszyscy dowódcy regionu, obszarów, czyli był Geller, był Izrael Kanał, byłem ja, z komendy ścisłej był Anilewicz, był Berliński, byłem ja. Zapadła decyzja, że jutro, jeżeli Niemcy przyjdą do getta, zacznie się opór. Krótko trwała ta odprawa. Właściwie wszyscy byli bardzo spokojni. Jedyny trochę zdenerwowany był Geller, bo był w najtrudniejszej sytuacji, że tak powiem, strategicznej, odcięty od dowództwa. Właściwie sam dowodził terenem bez łączności. Się skończyło to zebranie, wszyscy stanęli tak kolem i Anilewicz powiedział, no jak to będzie, kto z nas wyjdzie, kto zostanie. Każdy opowiada przecież o sobie, to ja też o sobie opowiem. Więc pokazałem palcem, ty wyjdziesz, ty zostaniesz, ty zginiesz, ty wyjdziesz, ty zostaniesz i tak dalej, i tak dalej. Niestety wszystko się potwierdziło, zostało tylko z tej całej grupy przy życiu dwie osoby. O 2:15 już Niemcy obstawili mury getta. Niemcy, granatowa policja, szaulisi, Estończycy. Co 25 metrów dookoła muru byli ludzie, stali z karabinami
wszyscy wycelowanymi w stronę getta. Niemcy przez te otwory, które były, wchodzili powoli po 2-3 osoby. Trwało to dosyć długo. No i rano zebrała się wielka kolumna niemiecka, ustawiona w plutony, bataliony i tak dalej. Przyjechały czołgi i gdzieś o 7 rano z ulicy Miłej na Zamenhofa zaczęła wchodzić do getta. Tam były zabarykadowane nasze 4 grupy. Tam weszli, zostali niespodziewanie obrzuceni granatami, czołgi obrzucone butelkami zapalającymi. Odbyła się bitwa jak gdyby, tylko że nie wiedzieli Niemcy, gdzie jest wróg. I się rozpieszli. A myśmy byli na piętrze zamaskowani. I to jak gdyby było nasze pierwsze zwycięstwo. Musieli się wycofać. I wycofali się na parę godzin z getta. Dopiero później, około godziny 10, też wiem z tego, co było później, objął dowództwo nad wojskami niemieckimi generał Strop. I jeszcze raz, ale teraz już inaczej, zaczął wchodzić do getta. To już w szyku bojowym, skokami pod murem kryli się. Jeszcze utrzymywaliśmy te pozycje, które mieliśmy rano. Także przedarli się przez jedną ulicę, drugą ulicę i na trzeciej ulicy, gdy im się zdawało, że są już pewni, tam był podobny, znaleźli nowy opór. Była barykada zrobiona z mebli, z beczek, z szyn żelaznych i na tej barykadzie właściwie skończył się ten dzień. Skończył się ten dzień walki, jak gdyby nasz zwycięski dzień. Niemcy niczego nie zdobyli, nikogo nie wywieźli, nikogo nie wyprowadzili i nie zdobyli terenu. Do godziny 12, pierwszej nic się nie działo, 20. Był spokój w getcie centralnym, był spokój u Schulza i Tebensa, był spokój u szczotkarzy. Praktycznie Niemców nie było w getcie. Dopiero koło godziny 1:00 taka zwarta kolumna podeszła pod wejście na teren szczotkarzy. To jest ulica Świętojerska przy Ogrodzie Krasińskim. Bardzo ładny taki teren, duże domy. I pod zamkniętą bramą stanęli i chcieli, żeby im ktoś otworzył bramę. I wtedy przed tą bramą wybuchła mina, która była podłożona od kilku tygodni. Tam i czekała na to, żeby Niemcy przyszli. Po jakiejś godzinie przez ruiny przedostało się 3 jakichś oficerów niemieckich. Mieli wszyscy białe kokardy i proponowali zawieszenie broni na godzinę i że wtedy nikogo się nie zabije, tylko wszystkich się wywiezie do pracy. Jedna z grup się przemieszczała. Przemieszczała się przez ulicę Świętojerską, gdzieś na strychu. Był zaczajony Niemiec i gdy Michał Klepfisz skoczył do przodu jako pierwszy, został zabity z karabinu maszynowego. To był pierwszy właściwie taki ewidentny trup z naszej strony, gdzie ludzie byli przy tym i widzieli, jak to się stało. W nocy wycofaliśmy się z domu, ze strychów i przeszliśmy do wielkiej piwnicy, gdzie było parę set osób. Uspokojeni, że nikogo nie ma. Nie wiedzieliśmy się, że jeszcze się pali, bo myśmy zeszli, się nic nie paliło. I po godzinie czy po dwóch przyleciał chłopak i powiedział: słuchajcie, całe getto się pali.
Byli wszyscy pewni, że zostaną żywcem spaleni. Wyszliśmy na powierzchnię i faktycznie jednocześnie pojawił się wielki czworobok domów. Ludzie uciekali z jednego domu do drugiego, gdzie się jeszcze nie pali. Wydawało się, że w tych ruinach będzie bezpieczny i tam się większość ludzi schowała. Myśmy natomiast postanowili się przebić do getta centralnego. 40 parę osób się przebijało i jedna z tych grup nie zdecydowała się na to przebicie i została. Myśmy mieli bardzo utrudnioną sytuację, bo to było takie miejsce, gdzie tego dnia był wypad drużyny Szarych Szeregów na mur getta i tam został rozwalony mur. W świetle to miejsce było całkowicie oświetlone reflektorem i trudność polegała na tym, że przeskoczyć przez jezdnię, a to była droga do centralnego getta, trzeba było przechodzić w pełnym jasnym świetle, a Niemcy byli oddaleni stamtąd nie więcej niż o 100 metrów. Zygmunt Frydrych zgasił reflektor jednym strzałem i wtedy te 30 parę osób przeszło. No nie wszyscy poszli. Widocznie ludzie sobie nie zdawali sprawy, że to wszyscy idą na śmierć. Jeszcze myśleli, że jakoś się da uratować, że może tam jeszcze tą akcję Niemcy przerwą. Byliśmy u takiej pani, która się nazywała Ruta, która była żoną naszego przyjaciela. Ona była z dzieckiem, z synem 11 czy 12-letnim, ze starą matką. No i powiedzieliśmy: Ruta, chodź z nami. Ona mówi: nie, nie mogę pójść. Matka nie przejdzie, a ja jej samej nie zostawię. Po dwóch dniach chyba tam zginęła. No bez nadziei w ogóle żyć nie można. Kontakt z aryjską stroną był praktycznie żaden w czasie tego. Jeden raz przez taką grupę szmuglerską, która miała gdzieś chyba na ulicy Wolność podkop do piekarni, której wywoziła mąkę, przyszedł list na serwetce napisany, podpisany W. Znaliśmy ten charakter pisma, był to charakter pisma Henryka Wolińskiego. Mówił: przebijajcie się tego i tego dnia w stronę północną i tam spotkacie się z grupą, która wam dostarczy broń. To był jedyny kontakt z zewnątrz. Widzieliśmy, że jak wysłaliśmy na tą północną stronę naszą czujkę, żeby nawiązała kontakt z tymi, którzy mieli być po tamtej stronie, nikogośmy nie zastali. Widzieliśmy, że tam był ranny nasz chłopak, który zresztą potem wycofał się z tego razem z dwójką jego pomocników, był ciężko ranny, szedł bardzo wolno i wtedy, kiedy oni już byli w środku, w tym schronie, on nie mógł przejść przez takie wąskie przejście i został w takim palącym się domu, oddał swoją broń, ich odesłał, prawda, do bunkra i sam został i spalił się w tym domu. Jego krzyk było słychać nawet w tym bunkrze przez cały dzień. Nazywał się Perelman. Jest taka dziewczyna, która była w tym schronie. W tym czasie ona przeżyła z tego schronu, jedna z nielicznych. I ona mówi, że do dzisiaj, wieczorem, gdy słońce zachodzi, to ona słyszy jego krzyk. Mieliśmy pierwotnie w założeniu, że poza tym, że będziemy prowadzić walkę z Niemcami, będziemy ochraniać ludność.
I grupa bojowa w biały dzień, grupa bojowa Hochberga, przeprowadziła 300 osób z Milej 27 na Milą 7 i przez 10 dni broniła dostępu do tych ludzi. Oczywiście to wszystko się źle skończyło, ale tak to było. Dawid Hochberg miał chyba 17 lat, był on najmłodszym dowódcą grupy bojowej. Po paru dniach zginął. Matka się bała o dziecko i matka nie chciała, żeby on poszedł do grupy bojowej. Uważała, że to jest pewna śmierć. Między styczniem a kwietniem wysłaliśmy kilka dziewcząt o dobrym aryjskim wyglądzie, stronę aryjską, żeby nawiązały różne kontakty, poza tym, żeby nawiązały kontakty z tymi, którzy sprzedają broń, żeby załatwili mieszkania dla niektórych, którzy nie mogli brać udziału w walkach, a trzeba ich było przesłać na aryjską stronę. Między innymi była Inka, czyli Adina Bladeschweiger. Była wtedy blondynką, jasną. Nie sprawiała wrażenia Żydówki. I dzieci się bawiły. I dzieci się śmiały. I w Parku Krasińskich była już wiosna. To był ten wielki tydzień 1943 roku. Cała 60 tysięcy ludzi się schowało w bunkrach i trzeba ich było, każdy bunker, który miał 200, 300 czy 100 osób, trzeba było oddzielnie odnajdywać. Oczywiście odbywały się różne inne rzeczy też, na przykład jakieś dziecko zostało na zewnątrz w takim bunkrze, dostawało cukierek, miało 3 lata, jak się ten Niemiec pogłaskał po głupcu i powiedział, gdzie jest mamusia, to pokazał, gdzie jest wejście do bunkra. Takie rzeczy też się działy, różne były metody. Miłość, określenie, które obejmuje tyle, taką szeroką gamę zachowań ludzkich, że trudno powiedzieć. W getcie była taka sytuacja. Zostały pojedyncze osoby, nie było rodzin, nie było męża, nie było żony, nie było przyjaciół. Ludzie się strasznie bali samotności. Oczywiście
zbliżali się do ciebie bardzo często ludzie przypadkowi, bo zawsze była ta pewność, że ktoś mnie przytuli, obejmie w tej trudnej sytuacji, że chociaż ta noc będzie spokojna, bo będę leżała na ramieniu jakiegoś dużego chłopaka, głowę będę miała gdzie położyć. Nikt nie chciał być samotny. Karuzela stała tam po drugiej stronie muru, tu przy murach getta od dłuższego czasu. Było słychać, jak ta Katarynka gra i młodzież się kręci w wiosenną, piękną pogodę, piękne spódniczki kolorowe na tej karuzeli się kręcili. Myśmy ją pierwszy raz, jak się zaczęły te pożary, zobaczyli chyba trzeciego dnia z okna wybitego w ślepej ścianie. Zobaczyliśmy, jak się karuzela kręci, jak ludzie się kręcą na tej karuzeli. W słońcu było bardzo ładnie. A takśmy sobie myśleli, że my tutaj się palimy o te 100 metrów od nich, a tu się palą całe ulice i giną ludzie. A tam ludzie się bawią. To jest taka sprawa człowieka. Człowiek, jakiego to nie dotyczy, nie widzi tego. Czasem nie chce widzieć. Myśli o sobie, nie myśli o innych. To jest taki jest człowiek. Cała sprawa polegała zawsze na tym, że nam się zdawało, że nas nikt nie usłyszy i nikt nie usłyszy tego, co robimy. No, mieliśmy radio, nastawialiśmy to radio. Czasami wszędzie była taka skoczna muzyka. Najtrudniejsza sytuacja, że tak powiem, strategiczna i wojskowa i w ogóle żołu była w szopach Tebensa i Schulza. Oni byli zupełnie odcięci i sami. Mieli chyba najmniej broni. Byli rozsiani na takiej długiej ulicy i trudno było obronić jakąś pozycję na dłużej. I 30 postanowili, skończyła im się amunicja, postanowili wyjść na aryjską stronę. Ale żadnego wyjścia przygotowanego nie mieli. I Lili znalazła jakiś podkop, który prowadził z ulicy Leszno na ulicę Ogrodową. I stamtąd i tamtędy wyprowadziła 10 czy 11 osób. Schowali się oni gdzieś na strychu, a ona wróciła po następnych. Tamtych po kilku godzinach Niemcy wykryli i zabili. A Lili, gdy wróciła, tuż przy wyjściu już z tego podkopu, została przez Niemców zabita. I właściwie ta droga została spalona. Następnego dnia Geller, dowódca terenu, zebrał wszystkich i 40 osób przeprowadził przez podkop, troszeczkę inny niż ten wczorajszy, też na ulicę Ogrodową, w to samo miejsce, gdzie tamci zostali zabici. Musieli zmienić miejsce. Taka dziewczyna, Lea Korn, która z nimi wyszła, wróciła z powrotem, bo zostało tam kilku rannych, którzy nie mogli przejść i postanowiła zostać z nimi. A Topcia Dawidowicz po drodze skręciła nogę i powiedziała, ja z wami nie pójdę, bo wam będę przeszkadzała w chodzeniu. I też została. I te dwie dziewczyny jak gdyby dobrowolnie zostały w getcie.
i trójki, i czwórki chłopców wychodziły na powierzchnię w jasny, biały dzień, gdzieś w zasadce się zaczajały i odbywały te ataki zaskoczenia na niemieckie patrole. Kilka się udało. Ostatni, który był tuż przed naszym bunkrem i tam, gdzie była nasza komenda, nie udał się. Tam Niemcy napadli znienacka tych schowanych chłopaków, którzy mieli wyjść na ulicę, i ranili dwóch. Mieliśmy zrobiony specjalny podkop tam, którędy można było wychodzić z zupełnie innej strony, nie z ulicy Franciszkańskiej. I tym podkopem udało się, że wrócili z tej zasadzki trzej chłopcy. Czwarty nie przeszedł już, bo trzeba było, Niemcy wpuścili gaz do piwnicy i trzeba było ten otwór zasypać. W środku drogi ranny chłopak nie mógł się doczołgać do nas i zasypaliśmy to wejście. Potem można sobie wyrzucać, prawda, co się zrobi, czy było dobrze, czy źle zrobione. Czy dowódca, który kazał to zrobić, był w porządku. Ale w schronie było kilkaset osób. Wpuścić tam gaz. Po tych wypadach zgłosił się do mnie taki chłopak, Stasiek, powiedział: widzisz, jak już jest źle, daj mi jakiś adres na aryjską stronę, może mi się uda stąd wyjść jakoś, to muszę gdzieś pójść, gdzieś się zaczepić, gdzieś wejść do jakiegoś mieszkania, zobacz, jak jestem brudny, przecież tak nie mogę chodzić po ulicach. No, co mu powiedziałem? Powiedziałem mu: jeszcze za wcześnie. Bo co mu mogłem innego powiedzieć? Zabrać mu nadzieję i powiedzieć, że nie mam żadnego adresu? Ale tak naprawdę to wiedzieliśmy, że jest już za późno. Że nie mamy prawie amunicji, że nie da się obronić, że Niemcy wykrywają nas aparatami podsłuchowymi. I tego samego dnia wieczorem spotkaliśmy się z Anilewiczem i z Celiną i postanowiliśmy wysłać ludzi na aryjską stronę, żeby znaleźli jakąś drogę odwrotu. Ci dwaj, co wyszli tunelem na ulicy Muranowskiej, byli to Zygmunt Frydrych i Kazik Symcha Rathajzer. I oni wyszli. Mówili się z nimi, jak znajdą drogę, wrócą do getta. Mówili się na hasło i że tym hasłem, jeżeli nie oni, to ktoś inny się będzie legitymował i będzie mówił, że jest jakaś droga odwrotu. Hasło było: Jan odzew Warszawa. W międzyczasie ludzie szli wyłapywani ze schronów, ci, którzy nie zostali zabici na miejscu, ci, którzy nie zostali zagazowani na miejscu, byli pędzeni na szlak plac. Nie odchodzili już codziennie transporty. Nie mogli Niemcy w ciągu jednego dnia znaleźć 10 000 ludzi i wywieźć.
Niedługo trwa droga do Treblinki. Jest to tylko przeszło 100 kilometrów. I tam się kończyła ich droga. Więc wyszedł dowódca terenu, szczotkarzy, rozejrzał się i zdecydował, że wszyscy idą w lewą stronę, w dom wypalony i przechodzą. Jak zaczęli ludzie wychodzić przez to wąskie przejście, to większość przeszła na lewą stronę. A jednak ludzie nie zawsze są posłuszni w takich sytuacjach. I część poleciała w prawo. I ci wszyscy, którzy poszli w prawo, zginęli. Bo tam był obstrzał niemiecki. Jeszcze jeden stanął, zawahał się na chwilę. Granat toczył się po dachu. Mimo, że go ostrzeżono, zamiast wyskoczyć, spojrzał na górę, nie zdążył. I właśnie granat spadł mu na głowę. To był Adam, tak. Trzeba było zebrać tych ludzi, bo była obawa, że są rozproszeni. I wtedy wiedziano już, skąd Niemcy strzelają. Strzelaliśmy w tamtą stronę. Oczywiście oni byli dość daleko, z naszej broni tam trafić nie można było, ale się pochowali i wtedy można było przelecieć i wejść na czwarte piętro. A tam był wypalony dom, został tylko gzyms i tym gzymsem można było przejść gdzieś do drugiego domu. I tam było zupełnie pusto i cicho. A przerwa obiadowa u Niemców się skończyła. A ci ludzie cywilni nie chcieli wyjść ze schronu. Jak nas już nie było, Niemcy wpuścili tam trochę gazu i ludzie zaczęli uciekać przez wszystkie wyjścia. I ci wszyscy ludzie bezbronni wpadli w ręce Niemców. Niektórzy zostali rozstrzelani na miejscu, innych wyprowadzono na Umschlagplatz. Po drodze było dużo zabitych, kilka osób na podwórku zabitych i podpalonych. W tym domu, drugim, gdzieśmy tam przeszli, leżał chłopak zatruty gazem na czwartym piętrze. Leżał na wielkim worku sucharów i od czasu do czasu wyjmował suchara i gryzł. Jak mu powiedziano, daj suchara, to mówi, nie dam. Co mi za to dasz? Dam ci jednego, ale ty masz zegarek, daj mi zegarek. Dostał zegarek i dał parę sucharów. Za parę minut umarł. Trudna była droga powrotna przed wieczorem. Zresztą mieliśmy wszyscy taką fatę morganę. Zdawało nam się, że w bramie, jak wychodzimy, pali się ognisko, dookoła niego chodzą Niemcy. Ale tam nikogo nie było. Tak się nam wydawało. W końcu zeszliśmy się i pozbierali się. Było mniej więcej połowa z nas została żywa. Ci wszyscy zebrali się w schronie i nie było wyjścia, nie było dokąd pójść, nie można było przejść, bo wszystkie domy dookoła się paliły. Trzeba było odczekać. Zostaliśmy na noc w tym schronie. Było cicho i spokojnie. Czekaliśmy, co będzie dalej. W nocy próbowaliśmy się skomunikować z Anilewiczem, z tym bunkrem na Milą 18, ale nie udało się.
wszystkie domy, które prowadziły do Miłej, były wszystkie paliły się, a ulica była obstawiona przez karabin maszynowy. Także przejście można było. I zostaliśmy tam. Było nas chyba 20 kilka osób już wtedy. Adam nie umarł bezpośrednio od tego granatu. Został wciągnięty do schronu. Zmarł po kilku godzinach. Jak myśmy przyszli, były to ostatnie jego oddechy. Cały dzień siedziała przy nim dziewczyna, nazywała się Guta, która mu podawała coś do ust, ale ciekawe co, bo mówiła, że podawała mu wodę, nie wiadomo skąd ją wzięła. Ona nie zdążyła wyskoczyć ani na lewą, ani na prawą stronę i została pod murem. Jak Adam leżał, wciągnęła, gdy Niemcy wyszli, ludności cywilnej nie było, wciągnęła go z powrotem do schronu i przesiedziała z nim cały dzień. A następnego dnia Niemcy od rana weszli na podwórko i zaczęli nas szukać. Byliśmy małą grupką, aparaty podsłuchowe nie działały tak dobrze widocznie, nie usłyszeli nas, ale w pewnym momencie chyba bez tego, że wiedzieli co się dzieje, wysadzili część tego schronu w powietrze. I wtedy wszyscy wyszli i udało nam się przedrzeć przez to podwórko do dalszego domu i gdzieś na Franciszkańskiej 23 założyliśmy nową bazę. No była to technicznie, można powiedzieć, oczywiście nie w tych wielkich pojęciach wojny technicznej, tylko w pojęciach takiej partyzantki miejskiej, było to nasze zwycięstwo. Ale zwycięstwo polegało chyba tylko na tym, że nikogo żywego z nas Niemcy nie złapywali i nie wywieźli do obozu. Poprzedniej nocy pochowaliśmy tych 5 kolegów, których spotkaliśmy, których znaleźliśmy na podwórku, martwych. Między innymi był Stasiek Brydenstein, ten, który się 2 dni temu pytał o drogę na aryjską stronę. Tak. To jest gdzieś już opisane, że właśnie wtedy, jak ich pochowano, nie było jak oddać tego hołdu, więc w wojsku się strzela, więc wystrzelił raz pistolet, 1 nabój. No i ci chłopcy i dziewczęta, które stali, mówili, trzeba coś zaśpiewać, coś takiego, no cicho, jak to się mówi, mruczando, śpiewało się międzynarodówkę. Jakoś tak to jest, że to łączy tylu ludzi, nic innego się w tej chwili nie narzuciło. Bałyśmy się pokazać komuś oczy, bo to były złe oczy, to były takie oczy, które zdradzały. Matka z 2 małych dzieci, 3- i 4-letnim chłopcem, wydostała się kanałem jakoś sama i na placu Parysowskim wyszła z tego kanału. Nad kanałem stał Niemiec i odskoczyła ona na chwilę, padła w krzaki, podała dziecku rękę, żeby mógł też wyjść z kanału,
I wtedy Niemiec zastrzelił dwoje dzieci i ją postrzelił, ona została ranna, leżała w tych krzakach. Nikt na nią nie zwrócił uwagi. W nocy się odczołgała i żyje do dnia dzisiejszego. Nigdy ona nie była normalna potem. Najmłodszy członek żobu, był to Lusiek Blones, miał 13 lat. Najstarszy, dowódca, miał pewno 21 albo 22. Cała komenda razem miała 110 lat. Więc trzeba sobie zdać sprawę, że chłopcy w grupach mieli 17, 18, 19 lat i że to właściwie jeszcze były dzieci, ale dzieci dorosłe, bo przez te kilka lat getta z takiego dziecka robi się dorosły człowiek. In dem Beis Hamikdash, in a winkel im Heide, sitzt die Halmone Bastien allein. Ja, bene Juchat, Jidala, wiegt sich ja Seide, in singt ihm zum Schlufen. Lieder schein. Hinter jeder Zwiegele steht der Klub Weißziegele. Du stehst Ziegele ist gefunden, handeln. Du wirst sein dein Beruf. Rosenkäs mit Mandeln. Byliśmy prawie już bez amunicji, broni jeszcze trochę było, ale amunicji w ogóle nie było. Nie było możliwości otrzymania tych trochę karabinów, które mieliśmy schowane po aryjskiej stronie. W ostatniej chwili otrzymaliśmy je od jakiejś organizacji, ale już nie było żadnych kontaktów. Grupa szczotkarzy zmniejszyła się do połowy. Właściwie został trzon tylko ten, który był przy komendzie na ulicy Milej. Było tam chyba ze 120-140 osób. Stamtąd tej grupy mało ludzi zginęło w tych walkach. Ale Niemcy namierzyli ten schron. Szukali go bardzo długo i namierzyli go w końcu aparatami podsłuchowymi. I rano, około godziny 10, próbowali przez wszystkie władze, które były do tego bunkra, było ich bardzo dużo. Ten bunkier to robili, roztworzyli i zbudowali ludzie z takiego półświatka. To byli tragarze, alfonsi, prostytutki, byli to szmuglerzy, którzy szmuglowali przez cały czas żywność. Byli to ludzie mocni, silni, wielcy i zbudowali wielki, duży bunkier z 5-6 wyjściami i każde wyjście było na inną ulicę i wydawało się, że tutaj, tędy będzie zawsze droga odwrotu. I nagle Niemcy obstawili cały ten blok i wszystkie wejścia zostały zablokowane. Gdy Niemiec wezwał ludzi do wyjścia przez jeden z tych włazów, zaczęła się tam walka, ludzie próbowali wyjść, strzelać, ale nie było żadnych możliwości. Ta obrona tego bunkra przy tych władzach trwała około 2 godzin i wtedy Niemcy wpuścili gaz. Wpuścili gaz, ludzie zaczęli się dusić. I Jurek Wilner, Arie, jak się mówi o nim, powiedział: zgińmy tu wszyscy razem, nie dajmy się wziąć żywcem.
wtedy zaczęła się strzelanina. Na przykład Rutte Klortblad, który był jednym z dowódców getta centralnego, zabił przedtem swoją matkę i siostrę, a potem strzelił do siebie. Taka Rutte, dziewczyna, okrągła, tęga, pięknej cerze, zastrzeliła się niewidocznie. Źle jej to szło, bo wszystkie kule, które miała w pistolecie, by strzelała do siebie. Zginął tam Manilewicz, Mira Fuchter i wszyscy inni. A jednak znalazło się jedno wyjście. I tym wyjściem wyszło około 15 osób. Uciekło. Uciekło i schowało się gdzieś pod jakimiś schodami. Wieczorem, jak było ciemno, myśmy o tym nie wiedzieli na Franciszkańskiej, że tam się stało coś takiego. Przyszliśmy, a widzimy, że jest cicho, nie ma czujek, nic się nie dzieje, nie ma warty. Zaczęliśmy wołać, zaczęliśmy nawoływać i nagle spod schodu wyłoniła się jedna, druga, trzecia, piąta postać i stąd, i było ich razem 15 osób. Między innymi taki chłopak Węgrower, który był ciężko zatruty gazem i ledwo się trzymał na nogach. Wszyscy inni byli w dobrym stanie, bo to wyjście znalazły dwie dziewczyny. I one wyszły za nimi ci, którzy byli najbliżej, a reszta już nie zdążyła. Zabraliśmy ich na Franciszkańską. Było nas wtedy razem pewno około 40 osób. Były to resztki. I wiedzieliśmy, że jest koniec. I wtedy wyszła 10-osobowa grupa do kanału, żeby spróbować na własną rękę szczęścia. Tą grupą dowodził Janek Bilek. A potem nagle, po jakiejś pół godziny, wrócił Janek i mówi: słuchajcie, Kazik jest w kanałach. Kazik? Kazik to jest ten, któregośmy wysłali 10 dni temu na aryjską stronę, żeby znaleźć drogę wyjścia. Historię jego wysiłków, jego i Antka Cukiermana trudno tutaj opowiedzieć, bo to jest epopeja sama dla siebie. Ale znalazł on w ostatniej chwili dwóch kanalarzy, którzy go zaprowadzili do getta. I był w getcie, chodził po ulicach, wołał, nawoływał nas hasłem, ale już nikogo nie zastał i wrócił zrezygnowany do kanału. I tam nagle spotkał tą grupę tych 10 osób. Było to niewiarygodne zdarzenie, ale w ciągu kilku minut zebraliśmy się i zeszliśmy wszystkich do kanałów. Kazika nie było, powiedział, że zostawił ślady, zostawił białą linię rysowaną kredą, którędy trzeba iść i że trzeba podejść pod włas, tam gdzie się kończy biała linia i tam czekać, aż przyjdzie ktoś po nas i zabierze nas gdzieś i też nie wiedział dobrze gdzie. Droga przez kanały trwała całą noc i chyba do późnego południa następnego dnia. I przyszliśmy pod ten włas, nikogo nie było i czekaliśmy spokojnie. Kanał był tam niziutki, 70-centymetrowy. Trzeba było być pochylonym, stać. Ludzie szli całą noc pochyleni, strasznie zmęczeni, głodni, nieubrani, bo właściwie całe ubranie było przemoczone. I nagle w środku nocy otwiera się włas i podają nam zupę, kartoflankę z marchewką i kubek. I wszyscy, którzy byli pod tym włazem, te całe 40 osób dostało po kubku zupy ciepłej. Pierwszy raz prawdopodobnie od tych 3 tygodni.
zabrali kubel i powiedzieli, czekajcie. Nie wpadło nam do głowy w ogóle, że możliwe jest, żebyśmy wyszli w dzień. Wydawało nam się, że musi to być zrobione w nocy, jak nie ma ludzi. A stać w tym kanale było bardzo trudno. Trzeba było poszukać takie miejsca pod głazami, gdzie były takie stopnie, które nie były w wodzie. I z 10 osób poszło do tyłu i usiadło na tych stopniach, może 8. I nagle o 10 w dzień otwiera się głaz, stoi przy głazie Kazik i mówi, wychodzimy i jedziemy. A tu brak nam tych 10 osób. I Szlamek Szuster, 16-letni chłopak, poszedł po te 8 osób, które zostało w kanale. Tymczasem wszyscy szybko wychodzą. I trzeba poczekać jeszcze chwilę. A kierowca nie chce czekać, rusza samochód, oni zostają, zatrzaskuje się klapa i oni zostają w kanale. Co się z nimi potem stało, trudno powiedzieć. Opowiadali, że wyszli oni w nocy i że na placu Grzyzdoboskim stoczyli walkę z Niemcami i wszyscy zginęli. Czy to jest prawda? Nikt nie wie. Ten samochód pojechał w jasny, biały dzień przez niemiecką dzielnicę. Dziś 40 umorysanych, brudnych Żydów z bronią w ręku przejechało przez całą Warszawę do wybrzeża Kościuszkowskiego na Łomianki i nikt ich nie zatrzymał. Były jeszcze dwie grupy bojowe, które gdzieś się znajdowały w bunkrach na nalewkach. Nikt nie znał ich miejsca postoju, bo oni przychodzili zawsze do nas, a nikt z nas nigdy tam nie był. Jak się mieli zejść do kanału, zaczęliśmy szukać tej grupy. Zostaliśmy jeszcze z pół godziny, żeby znaleźć te dwie grupy. Niestety nie udało się ich znaleźć i nie wiadomo dobrze, co się z nimi stało. Pewne jest jedno, że zostali w getcie i pewne jest jeszcze to, że nikt z nich nie był w obozie koncentracyjnym, ani nikt z nich nie był w Treblince. To znaczy, że albo zostali zagazowani na miejscu, albo w jakiejś walce zginęli. Mieliśmy cały czas nadzieję, że toczą się jeszcze walki w getcie, bo od czasu do czasu było słychać pojedyncze strzały, było słychać to, że ktoś się bije, prawda? Ale było trudno powiedzieć co. Naszą nadzieją byli, że to były te dwie grupy. A jak oni zginęli, to nie wiadomo.